Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun, kolejny odcinek przed nami. Przypominam tylko. A, bo jestem w Pradze na turnieju, dlatego też y, tych partii jest mało. Póki co, ale staram się to robić na bieżąco, codziennie. Ostatnio były wielce szalone partie, bardzo, y, bardzo, no takie emocjonujące, bym powiedział. Jeżeli jeszcze ktoś ich nie widział, zapraszam do jednego i, czy dwóch odcinków poprzednich. Pewnie je zamieszczę też w karcie, będzie można je zobaczyć. E, no cóż, Speedrun charakteryzuje się tym, że komentuje partie, analizuje swoje ruchy podczas gry. No i mamy, gram na 10 minut. Przypominam, mam 9 porażek, 10 porażka kończy serię, więc emocjonująca sprawa. Mamy tutaj 2 270 przeciwnika z Indii. D4, gramy skoczek F6. No tutaj będziemy musieli chyba stosować swoje najlepsze schematy no, żeby nie wpaść w jakieś e, proste pułapki. Jest G3, jest posunięcie goniec G7, goniec G2, roszadę sobie szybko robimy. Tu też będzie pewnie Roszada D6, no i wszystko zależy od przeciwnika. Zobaczymy, co zagra. Prawdopodobnie jest to ruch C4 najczęściej spotykany, ale też można inaczej. Jak widzimy, wieża E1. Chce tutaj przeciwnik doprowadzić pionka do pola E4. No i teraz pytanie, jak mu w tym przeszkodzić? E, taki ruch skoczek E4 widziałem, dosyć ciekawy, aczkolwiek nie wiem, czy on teraz działa. Po skoczek na C6 dostanę D5. Zagram tu. On mi zbije, zbije, zbije. E4. No taka pozycja niezbyt chyba ciężko stwierdzić. Bierze A1 bardzo sprytne posunięcie. Goniec e, goniec na F5. Może, ale tak nie bardzo mi się ten ruch chce zagrać. Wydaje mi się, że może zagram ruch C6, bo jak on zagra sobie na E4, to zagramy sobie gońcem na G4 i tego skoczka będę chciał wybić. Czy to jest dobre? Szczerze mówiąc, na trochę to sobie gram. Tutaj na pewno jak ktoś chce bardzo mocno podwyższyć swój poziom, no to trzeba zdecydowanie się poduczyć. Gram e5, bazujemy zwi na związaniu, staram się grać logicznie. Dobra, jest h3, wymusza to oczywiście bicie. No i teraz skoczek d7, podpieram pionka, może być bicie, bicie, może jakiś hetman d6. Tutaj na pewno białe mają spokojną grę, taką w porządku, ale czarnymi Figurowo jesteśmy na pewno ok. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Powiem szczerze, no, dziewiąta porażka. Jest już taką porażką, bo przy dziesiątej no, to jest taki już mały stresik tutaj. Jeszcze teraz, ale dobra, to już dosyć o stresach, trzeba się zająć szachami. Wieża a 1 oczywiście z takim standardowym, dobrym posunięciem. Tak też zagram od razu. Zawsze goniec ma F8 w razie czego, ale sobie ustawimy za chwilę Hetmana. Tak, jest Hetman C2. Hetman, no właśnie, trzeba chwilę pomyśleć. Może się rozpychać tu pionkiem. Dużo jest fajnych na pewno możliwości. Muszę się jeszcze E, chwilę tutaj zastanowić, e, zagrać tu, zagrać tu, tutaj się wszystko trzyma, e, no dużo ciekawych jest tutaj opcji, tutaj skoczek może zbić, e, pod, nie, zagra może A5, żeby spróbować zagrać nawet A4, ale myślę, że dostanę ruch A4 od przeciwnika, e, ale po tym ruchu A4 e, zastanowię się co zrobić dalej, e, może nawet Hetman C7 trzeba będzie po prostu zagrać. Posunięcie B3, a to bardzo dziwny ruch. Ja chyba przepycham A4 teraz jeszcze mocniej. Grama 4, jak wybiję na A4 to Hetman A5 i tutaj sobie odbiję i zostanie sobie pionek na A2. A ten ruch już jest taki kośliwy, oczywiście. Nie jest to jakieś przegrywający ze strony białych, absolutnie bierze B1 można albo, albo goniec B2, jak widać. Tutaj e, taki ruch jest możliwy, on będzie musiał wrócić, czy tylko pytanie, czy mi to coś daje? Hetman B6 sobie zagrajmy. Troszeczkę tutaj naciśniemy na punkt B3. Po wybiciu, po wybiciu Skoczek będzie mógł fajnie sobie zagrać na C5 i atakować na B3. No i cóż, wszystko się póki co trzyma. Dziwny plan wybrał przeciwnik z tym gońcem na B2. Wydaje mi się, że nieco nietrafiony. O, widzę tutaj fajne założenia się pojawiają. No i to jest dobre posunięcie ze strony mojego przeciwnika. Muszę powiedzieć, że to jest dobre posunięcie, ale. Chyba mam taką fajną opcję. Bicie, bicie. I D5. Tu, tu wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Zbijemy. On może wtrącić skoczek C4, ale wtedy zagramy Hetmanem na C7. I potem B5 też będzie możliwe. Dobra, i teraz chyba D5 jest konieczne. D5 jest nawet bardzo ciekawym posunięciem, bo przede wszystkim skoczek nie może zagrać na pole C4. Kluczowa rzecz. A po wybiciu, po wybiciu, no otwierają się kolejne linie. Możemy atakować Hetmana. Zobaczcie, co ten goniec ma do powiedzenia. Nie za dużo. A też jest opcja oczywiście. Zaraz, zaraz, zaraz przepchania. Ja tego w ogóle pod uwagę nie wziąłem, że można przepchać pionka. A przecież to jest oczywiste. Nie, bo chodzi o to, czy ja mam odejście gdzieś z koczkiem. Na szczęście mam odejście z koczkiem na H5. No właśnie, H5. G4 nie działa, bo tutaj. No dobra, H5 może tak zagrać i tu mi po prostu zbić. Oj, to jest dosyć nieprzyjemnie teraz, muszę stwierdzić. Troszkę tutaj, można powiedzieć, poplątałem chyba sprawy, no ale trzeba grać. Jeżeli goniec na F3, no to myślę, że skoczek na E6, jak mi weźmie tu, weźmie tu, pionki mi rozbije, wejdzie hetmanem. No ale skoczkiem się pilnuje i gońcem, więc jakieś kontrataki będę chciał tu przeprowadzić, typu hetman może B4, zobaczymy. Może nie ma aż takiej super tragedii. Ale co ja chcę grać dalej? No teraz goniec prawdopodobnie na H6 i skoczka przerzucić. Takie manewry. No, nieco niebezpieczne. Przyznam się szczerze, aczkolwiek może F6 też spróbować podciągnąć. Zobaczcie, przeciwnik zagrał skoczek F3. Co mnie bardzo cieszy, gdyż teraz wybijemy sobie na betrze, żeby mieć tego pionka z głowy. Tutaj pytanie: czy wybić, czy wybić na A1, czy to zostawić? Może zostawić, i zastanawiam się nad tym ruchem. Tylko nie zaraz, zaraz, zaraz. Chwila, może goniec F8, jednak tutaj sobie manewrujemy, albo goniec H6. Goniec H6 wygląda solidniej, bo jednak po diagonali sobie pogramy, Bo tego skoczka chcę zdecydowanie uwolnić. Tutaj, ha, tutaj. To może być zagranie wieża A8, wieża A8, E6. Będę musiał wybić i nieco uważać, ale wydaje mi się, że w porządku. Dużo gadam, dużo myślę, dużo analizuję. Patrzę też na czas, bo to ma znaczenie. Już na tym poziomie widzę, że zawodnicy po prostu grają troszeczkę szybciej i dobrze grają, oczywiście. Ten poziom 2200, jest już no, takim kos kosmosem, powiedzmy. Kosmosem, znaczy nie kosmosem, tylko tak sobie mówię, że już to na tym poziomie, no trochę, trochę trzeba grać w te szachy, co nie, żeby tam coś jednak uzyskać. No dobrze, powiem Wam przy okazji, może to jest nieistotne w tym filmiku, ale jakaś alergia mnie dorwała i mam taki nieco przytkany nos. Dobra, poszedł to i to, poszło, 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 fajnie. I chyba skoczek F8 wygląda na solidne zagranie. Skoczek tutaj może wejść, chwila, może jakoś to wykorzystać, a może jakoś spróbować wieżą tu zagrać, albo wieżą nawet na a2 skontrować, on tutaj będzie chciał tłuc, tak, nie no to zagrajmy sobie tak jednak, zagram skoczkiem, żeby pilnować tutaj na g6, jakoś tak się tego troszeczkę obawiam, on ma pionki strasznie zepsute. Ale to nie oznacza, że on tutaj ma źle, i teraz, no właśnie, może tak w ogóle zagrać. Zagrajmy tak. Zagrajmy tak, niepozornie będziemy atakować wieżę. I za chwilę się tutaj z przyczajki ustawimy. Wieżą na A2. Znaczy, tak planuję. Zobaczymy, czy to się uda. W ogóle teraz skoczkiem mogę fajnie sobie odejść i na E4 zagrać. On jeszcze ma opcję taką jak skoczek E5, tylko nie teraz oczywiście, bo wisi wieża, więc jest na to czas. Więc dobrze. I ta wieża chyba nie ma za dobrych odejść. No bo jak Hetman zagra na E2, to wieża A2 i będziemy grozić biciem, a potem z biciem na E7. Taktyka, taktyka, taktyka. Jeszcze raz taktyka. No zobaczymy jak tu się przeciwnik rozwinie Wydaje mi się, że nawet jak on ma parę gońców Tutaj parę gońców nie widać A no właśnie drogi przyjacielu Wieża A2 wróciła do łask Ok, skoczek Oczywiście tutaj będzie miał dobrą opcję No i cóż tutaj my możemy teraz Zrobić, może jakoś skoczka Przestawić tędy, tędy No te manewry skoczkami są Skoczek może G7 Zagramy, chociaż związać by wypadało gościa Dobra, ale zagramy skoczek G7, żeby przerzucić go albo na E6, albo na F5, na D6 i ciężko stwierdzić jeszcze, gdzie figury przeciwnika zagrają, ale skoczek chyba powinien mimo wszystko pójść na G7, więc poszedł, goniec gra sobie w miarę aktywnie, no cóż, zobaczymy, niestandardowo, ale podoba... podobają mi się te pionki, one są bardzo atrakcyjne, bardzo też chyba solidne mi się wydaje, no jest... Puszczone pole E5 zdecydowanie. E, aha, bo właśnie, bo jak skoczek ruszy tutaj, to ma nawet skoczek F5 i tutaj będziemy atakować. Dobra. Goniec zagrał, bo mógł. E, teraz Hetman musi szukać jakiejś dobrej placówki. Hetman, gdzie ty znajdziesz dobrą teraz placówkę? Powiedz mi, panie kolego. Mm, no właśnie. Może wrócić po prostu Hetmanem na D6. Wrócimy Hetmanem na B6, żeby tu naciskać. Bo skoczek będzie chciał się ruszyć. A właśnie tutaj będzie chciał zagrać. Dobra, skoczek zagrywa na E6. Yy, atakujemy tu. Mamy świetne pole na F4 oczywiście się pojawiło. Świetne pole na F4. A po zagraniu G5 oczywiście go nie G7. No to nie, G4 to nie trafiony ruch. To jeszcze mi ułatwiło zadanie przede wszystkim w tej sytuacji. Czy ułatwiło troszeczkę grę? Tak mi się wydaje. Jeszcze y, takie zaległe plany, które tutaj miałem, to wieża A2, ale y, y, przypomniałem sobie, że wieża może zagrać też na E1, tam po, po prostu męczyć na ósemce, więc y, no, trzeba bardzo uważać. No dobra, ale czas y, to też jest element gry. Zastanawiam się, czy taki ruch nie istnieje, ale wtedy mogę dać szacha i jakiś tu. W ogóle, no, w tej sytuacji wydaje mi się, że wymiana figur. Będzie korzystna czarnymi. Dobra, goniec D2 zagrał. Teraz mogę dać szacha, on zasłoni się wieżą, Jakaś wymiana może nastąpić. Dobra, szach na pewno mile widziany. On ma teraz problemy tutaj i co? Hetman C7 hello A, Hetman C7 skoczek i tutaj, moi drodzy. ajajaj, chyba mamy gościa. Chyba mamy gościa. Hetman na C7 szach i okazuje się, że król nie za bardzo ma gdzie ruszyć, będzie musiał. O, stop, 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 stop! Miskliki tutaj nie są mile widziane. Yy, mamy po prostu wtrącenie. Mamy wtrącenie. Yy, tylko teraz tak, yy, czy faktycznie to działa. Tutaj yy, on zagra tak, my zbijemy tu, on tu, my tam. Dobra, wszystko chyba działa. Hop! Znaczy, to znaczy, nie ma wyjścia, trzeba tutaj zbijać, bo przy okazji atakujemy jeszcze wieżę, więc taktycznie uważam, że się zgadza. Yy, taktycznie chyba się po prostu to zgadza. Zbijamy na E2. Aha, on jeszcze może mi tutaj zbić. I właśnie to czyni, ale ja mam chyba taki ruch ciekawy, D4, który ładnie tutaj blokuje. Nie, nie mam takiego ruchu, bo mi skoczek pada. Chwila, 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 chwila. Wieża tutaj. A wieża A2 może jest ciekawe. O, wieża A2. On musi zbić wieżę. Ja zbijam tu. Tak, tak zagramy. Wieża A2. No tego ruchu mam nadzieję, że nie przewidział gościu. Zresztą ja tego ruchu też nie widziałem. Ale tu liczymy po prostu pionki. A poza tym, teraz jak zbiję tutaj, ja zbijam tu. Dokładnie tak, idzie, w figurach jest porówno, on musi F4, a nie, nie musi F4, okej, okay. ale chwila, to ja mogę sobie zagrać jakoś, aha, to on będzie tutaj kombinował, spryciula niesamowita, jeszcze muszę się zastanowić, czy ja coś tutaj mam lepszego, mogę, hmm. chwila, 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 Koś tak muszę w ogóle grać, albo tak w ogóle jeszcze muszę zagrać, więc to nie jest jeszcze taki hop no, właśnie. No dobra, kombinujmy, kombinujmy, jakby tutaj się zachować w tej sytuacji. Myślę, że tak zagramy sobie. Żeby. Chwila. Tak zagram, on zagra mi tu. Jak tu, to tu mi weźmie. A i tak będzie lepiej, bo ten skoczek tam chyba prawie daje mata przeciwnikowi. Może coś było lepszego, ale tutaj trzeba bardzo, bardzo no uważać. Goniec zostawił taką siatkę matową. Można stwierdzić. No po wybiciu to bije królem oczywiście. Hetman zagrał na B2, a to niespodziewane posunięcie. Uważam, że, że trochę dziwne. Chyba D4 tutaj działa. Tak mi się wydaje. D4, żeby skoczkiem zagrać tędy. Tego Hetmana ograniczyć. Tutaj pionki jeszcze nie pozwalają dać szacha gońcem na szczęście. 3 minuty na koncie u przeciwnika, u nas niespełna 4. No i cóż, skoczki kontra gońce, tak przy okazji się to złożyło. Tak myślałem, że on tutaj pogra sobie z kubaniutki. Ale my zagramy skoczkiem teraz na C3 i zablokujemy przede wszystkim taki ruch, i tu pilnujemy. A już grożą jakieś szachy kontrujące. Tutaj też jest jakiś taki szach. To hetman e6. No wymiana będzie korzystna hetmanów. Wymiana hetmanów będzie bardzo korzystna bez dwóch zdań. No tu musimy. Mo, może w ogóle tak, ale chyba hetman e6 będzie lepsze. Hetman e6 będzie chyba lepsze. I czy on zagra w ten sposób? Jak zagra tak, to ja w ogóle mam taki ruch ciekawy. Yy, I wymiana hetmanów będzie już w ogóle nieunikniona. Co będzie? Bardzo. Chociaż mogę tam dać szacha i zbić po prostu pionka i bronić dalej skoczka. No, dużo jest możliwości do rozpatrzenia. Jak to w pionach wygląda? To już teraz się nie dowiem. Trzeba grać po prostu dalej. No to co? Chyba idziemy po prostu aktywnie, nie? Idziemy aktywnie skoczkiem na D7. Hetman zagrywa na D3. Um, I co dalej, i co dalej, i co dalej, proszę pana? Mm, zobaczymy, zobaczymy. W sumie, powiem wam szczerze, dopada mnie taki już mały stresik. Yy, a to daje szacha? Daje szacha. I zbijam na F2 pionka po prostu. Ale nie, nie wiadomo, czy to jest dobre. Aha, dobre, bo Hetman nigdzie. A Hetman tu może dać szacha. Okej, okay, to sprytne w sumie. Eee, to było sprytne. Hmm. No, powiem wam szczerze, nie wiem jak się teraz zachować. Na pewno jakoś jakoś trzeba zagrać hmm, tak, tak i co dalej? I, 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 i co, i tu? Tu, tu, szach nastąpi, król tu. No dobra, trzeba chyba jednak dać szacha, zagrać het hetmanem na D6 i trochę jeszcze pocierpieć. F4 nastąpi, jestem przekonany. Hetman D D6, żeby bronić. On może dać szacha. A, tu, tu są kłopoty. Tutaj hetman wchodzi. Tu są ogromne kłopoty. Nie no, tak muszę chyba. No tak muszę, tak muszę, tak muszę. On zbije tu. Jak on zbije tu, to skoczek F6, bo groził mat. To nie działa, bo jest skoczek na H5. Tak może wybić jeszcze. Jak to w pionkach wygląda? W pionkach się wyrównało. Ale jest mało czasu przede wszystkim. Oj, dobra, dobra. Skoczek tutaj na H5. Dobra, tutaj bronimy się od mata. Tu grozi strzał, więc. Dobra, chyba powinno być teraz dobrze. Chyba. Bijemy i tu grozimy. Tak, i z szachem. Przegrać chyba tego. A, teraz tak gadam. Przegrać nie przegrasz? Nie wiadomo. Szach. I tutaj skoczek E6. Skoczek E6 wszystko pięknie broni. Hetman nawet jak zagra to wizualnie, tylko wygląda strasznie, ale to się dobrze trzyma. Będziemy szli pionkiem do góry. To się chyba dobrze trzyma. Nie wydaje mi się, że tu jest jakiś mat. Słuchajcie, po prostu zasuwam pionkiem. I w odpowiednim momencie wymienię Hetmany. A ten goniec nie będzie miał życia, już Zobacz, Jest przyblokowany przez pionka G5. Przeciwnik ma minutę, ale się porobiło. Tu, tu, no tak, on musi tutaj kombinować. Dobra, możemy go teraz troszkę poszachować. Może taki szach nastąpi. Więc nas może też uratować taki szach, w razie czego. O, mamy to, mamy to, mamy to. Wymieniamy Hetmany, i to jest bardzo dobra informacja. I to jest bardzo, bardzo dobra informacja, moi drodzy. Wygraliśmy, tak jest, poddał przeciwnik partię. No bo tutaj, jak zagra, to po prostu królew 7, goniec nie ma gry. Wow, ależ było. Dobra, dzięki, moi drodzy. Króciuteńko, jak dzisiaj, jak zwykle. E, dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.